Zaczynaliśmy pierwszy festiwal organizacji pozarządowych, który organizowaliśmy jako Dom Aniołów we współpracy z KFOS-em, z Bonafides i drugą edycję. To były początki i wtedy nam bardzo zależało na tym, żeby pokazać mieszkańcom, wyjść do nich i powiedzieć, tam gdzie żyjecie są takie organizacje, są ludzie, którzy robią coś dla innych i po pierwsze możecie skorzystać z pomocy, bo może nie wiecie, że możecie przyjść po pomoc, po drugie możecie się włączyć. I to było dość istotne, myśmy zaczynali na Dolinie Trzech Stawów, pierwszy festiwal, drugi już był tutaj na rynku. Zależało nam, żeby być tam, gdzie są ludzie, wychodzić tam, gdzie oni spędzają wolny czas, weekendy. Przede wszystkim jest to święto. Zwracam uwagę, że dzisiaj Katowice są w przededniu urodzin miasta, 159. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich, a Festiwal Organizacji Pozarządowych jest niezwykle ważnym elementem właśnie urodzin miasta, podczas których staramy się promować organizacje pozarządowe, które na terenie Katowic każdego dnia działają na rzecz naszych mieszkańców, podnosząc jakość ich życia, wspierając również miasto w swoich obligatoryjnych zadaniach. Możemy poznać tych, którzy działają w trzecim sektorze w naszym mieście na rzecz mieszkańców. Oni tego dnia wychodzą, żeby pokazać w ogóle, w jak szerokich w ogóle obszarach działalności na co dzień działają, pomagając mieszkańcom, wspierając ich, czy pobudzając też aktywność społeczną. Często jest tak, że są zamknięci też w danej lokalizacji i mieszkańcy, nie wiem, pozostałych dzielnic nie wiedzą w ogóle o tym, że jest taki w ogóle wachlarz działalności, więc ten dzisiejszy dzień, mówię, miejsce w ogóle radości, ale też takiej aktywności i pokazania ogromnego potencjału, jeśli chodzi w ogóle o działalność organizacji pozarządowych. To święto wszystkich organizacji, a my jako MOS od 30 lat wspieramy stowarzyszenia i fundacje tutaj w województwie śląskim, obchodzimy swój jubileusz, więc tym bardziej z chęcią, z partnerami, z Jarmarkami Śląskimi, z KFOS-em, przede wszystkim z miastem Katowice, chcieliśmy w tym roku uroczyście to świętować i pokazać się z wszystkimi organizacjami pozarządowymi, wesprzeć je w dotarciu do mieszkańców. Zawsze zapraszamy do zabawy dzieci i młodzież. Są zabawy z bańkami, malowanie i mamy też sklepik charytatywny, także no, każdy może się dołączyć. My też oczywiście opowiadamy o tym, co jest misją Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów. Można dołączyć do wolontariatu, bo to też zapraszamy każdą osobę, która nas odwiedza, żeby poświęciła swój czas dzieciom, które potrzebują takiego wsparcia. No i zawsze jest dobra zabawa. Dzisiaj podczas festiwalu Katowickich Organizacji Pozarządowych prezentuje się około 60 organizacji działających w przeróżnych obszarach i to bardzo cenne, że ci ludzie postanowili wyjść dzisiaj tutaj z nami, stanąć na rynku w Katowicach i przedstawić swoją ofertę wszystkim mieszkańcom Katowic.